Kuba Wojewódzki pochwalił się fanom zdjęciem z kwarantanny. Obserwatorzy oniemieli, gdy zobaczyli, kto jeszcze jest w domu króla TVN-u. Była dziewczyna za jego plecami wzbudziła ogromne poruszenie i narodziła wiele spekulacji. Kuba Wojewódzki nie ma raczej w zwyczaju pokazywać w sieci swoich najbliższych, a już tym bardziej partnerek, które zmieniają się raczej dość dynamicznie. Gwiazdor do zdjęć najczęściej pozuje sam, z gośćmi swojego programu, czy po prostu z kolegami i koleżankami z branży. Na próżno wypatrywać na jego Instagramie osobistych wzmianek. Od głośnego związku z Renatą Kaczoruk Wojewódzki zaczął ukrywać swoje miłości, których jak wiemy, od tego czasu nie brakowało. Nic zatem dziwnego, że tak wiele emocji wzbudziła stojąca za jego plecami kobieta i to nie byle jaka. Kuba Wojewódzki pokazał zdjęcie z kwarantanny. Nadmiar wolnego czasu na kwarantannie Kuba Wojewódzki postanowił wykorzystać na różne sposoby. Inne stając się prowadzącym nowego, autorskiego programu 250 metrów kwadratowych Kuby Wojewódzkiego, w którym zaprasza gości do własnego mieszkania. Król TVN-u postanowił również zaalarmować do fanów o bycie ostrożnym w tym trudnym dla wszystkich czasie. Żarty się skończyły. Czas chronić siebie i najbliższych. Czy wiecie, że co 12 minut dochodzi do próby wyłudzania na skradzione dane? Teraz, gdy większość zakupów robimy w sieci, trzeba chronić swój PESEL, żeby ktoś nie narobił wam kłopotów, napisał pod zdjęciem Kuba Wojewódzki, ale to nie jego troska zwróciła największą uwagę internautów. W mieszkaniu nie był sam. Obserwatorzy Wojewódzkiego od razu zwrócili uwagę, że w mieszkaniu nie był sam, a za jego plecami stała kobieta i to nie byle jaka, bowiem jego była partnerka, o której pisaliśmy już kilka miesięcy temu, odnosząc się do spekulacji fanów o ich rzekomym powrocie do siebie. Teraz dyskusji powstało jeszcze więcej, a pojawiły się również domysły, że ta dwójka spędza razem izolację, o czym świadczyć ma inne ograniczenie w przemieszczaniu się. Wśród sympatyków Kuby i Ani znów narodziła się nadzieja, że po latach do siebie wrócili. Oby to była prawda i super, gdybyście byli znowu razem. Bardzo do siebie pasujecie, tak sądzę. Czytamy. Jakaś mucha lata ci po mieszkaniu, zamknij okna, pisze żartobliwie fanka. Stara miłość nie rdzewieje, zaznacza kolejna. Źródło: